Ja uważam, że każdy powinien zobaczyć, jak ja czyszczę komputer, a czyszczę go w zwykły, zwyczajny sposób. Odkurzaczem, tylko na mniejszej mocy. Zaraz tu się odezwą różnym różnego rodzaju technicy, informatycy, elektronicy, że chłopie, wyładowania elektrostatyczne i tak dalej. Gówno, prawda? Ja już to robię x tysięczny raz. Ja to robię od 2010 roku i jakoś do tej pory w życiu nie miałem problemów. Więc to tylko pokazuje, że ta technologia działa. A żeby dowalić wszystkim pseudotechnikom, niech mi ktoś powie, co niby może się stać, gdy czyścimy odkurzaczem komputer. Jeżeli nie uszkodzimy jakichś elementów, to nic się nie stanie. Więc niech się wypowie jakaś kompetentna osoba, a nie banda debili jak zwykle. I co tu możemy zrobić? Mogę tak sobie to położyć, spokojnie nic się nie stanie. Bierzemy wódkę zwykłą. Pachnie jak wódka. Ja powiem tak, że ja uważam po prostu, że osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, a już się wypowiadają pod filmem, to ja tutaj nie mówię określeniem po prostu debile, dzbany, powalone i tak dalej, że kogoś obrażam. Ja mówię po to dlatego, że większość osób jest totalnymi kretynami i nawet nie wie, o czym mówi. Po prostu nasłuchali się różnego rodzaju pierdół na forach komputerowych na Facebooku i teraz próbują robić z siebie nie wiadomo kogo. A tak naprawdę ci ludzie nic nie wiedzą na temat komputerów i tyle. Po drugie, ja już nie jeden komputer składałem, więc mam jakieś w tym doświadczenie i niech ktoś mi powie, że ja nie mam, to naprawdę nie wiem, kim ta osoba jest. I zwykłą wódką, zwykłą gorzałą sklepową, zobaczcie, czyścimy szynę karty graficznej i to jest wszystko, co musicie tak naprawdę zrobić. O, jedynie ją jeszcze przetrzeć dodatkowo z nadmiaru alkoholu i można to spokojnie wsadzać do portu z powrotem. Nic się nie stanie. Ja wiem, że są wszelkiego rodzaju kretyni, idioci na YouTubie, którzy będą wam mówić, że o, rozwaliłeś sobie kartę graficzną, hehehe. Gówno prawda. Tak naprawdę powiem wam, żeby rozwalić kartę graficzną, byście się naprawdę musieli tego postarać. O. Ale jeżeli przestrzegacie podstawowych zasad bezpieczeństwa, to nic się nie stanie. No ale ja mogę gadać, banda kretynów i klaunów na YouTubie wie lepiej. A jak mam
Przepraszam bardzo, że to powiem, a jak mam inaczej tych ludzi nazwać? Ja i tak określam tych ludzi słowem dzbany tępe i to wystarczy. W języku polskim, jak ktoś sobie zdefiniuje, słowo dzban oznacza głupka. Albo osobę, która robi coś głupiego. I powiem tak, mam do tego szczere prawo. Bo już tyle razy słyszałem na temat Czyszczenia komputera odkurzaczem, że ładunki elektrostatyczne, że możecie pourywać różne elementy na płycie głównej. Gówno prawda, tak naprawdę. Jeżeli robicie to ostrożnie, to tak naprawdę nic nie pourywacie. No i co? I płyta główna i wszystko jest wyczyszczone. Wtyczka zasilania tak samo. Więc ja po prostu naprawdę czasem nie rozumiem ludzi, którzy pierdzielą takie farmazony, że rozwalisz to, nie rób tego, zostaw to znajomemu, jakiemuś czy tam komuś. A skąd ja mam wiedzieć, czy ten znajomy to mi to zrobi raz a dobrze? Ten komputer chodzi praktycznie 24 na dobę. I powiem tak, że no to dopiero powinno być coś. No i zobaczcie, jest wszystko ładnie wyczyszczone. Wszystko opędzlowane odkurzaczem zwykłym. I nic się tu nie stało. Zasady bezpieczeństwa, zanim zaczniecie grzebać w swoim komputerze, najpierw dotknijcie bolca uziemiającego w gniazdku. Odprowadźcie z siebie ładunki elektrostatyczne. Następnie, po odłączeniu komputera od wszelkich przewodów, wciśnijcie przycisk zasilania, żeby rozładować wszystkie kondensatory, a dopiero potem możecie przystępować do tego typu prac. No. I to jest zwykła płyta MSI B550 Tomahawk z Ryzenem 5600G ze zintegrowaną grafiką, 32 GB RAM-u, karta graficzna RX 580, karta dźwiękowa to jest Creative Sound Blaster chyba FX, karta Wi-Fi FenWay. I zasilacz System Power 10 850 W. Nic wielkiego. I ta konfiguracja rozwala Cyberpunka i nie tylko. I wielu ludzi mówiło, że o teraz, żeby grać, musisz mieć najnowszego RTX-a 4090. RX 580 dalej wyciąga i w Starfieldzie niezłe wartości, i w Cyberpunku, więc wszyscy kretyni, co mówią, że żeby grać musisz mieć najnowszą kartę graficzną, są kurde dzbanami tępymi. Pozdrawiam serdecznie.